to nie było właściwie wyraźnie powiedziane, a faktycznie tak było, że w gruncie rzeczy, brzmi to trochę patetycznie, przepraszam, ale wszystko zawdzięczam ojcu. Bo nie jest tak jak czasami, że ktoś sam z siebie odkrywa, znajduje jakieś zdolności i właściwie wszystko jest załatwione i wszystko płynie fajnym, radosnym potokiem. To było zupełnie inaczej, że po prostu obserwowałem ojca i naśladowałem. A ojciec od wielu, wielu lat zajmował się kopiowaniem jakichś przedwojennych mistrzów malarstwa. Tak na przykład sobie szczególnie pamiętam, upodobał owego, no znowu sucho, zapomniałem, Stachiewicza. Tak, malarza Stachiewicza i z dużym powodzeniem kopiował właśnie jego jakieś skowronki, pamiętam, nad taką wiejską jakąś dziewczyną, czy to jak w tym wypadku zaprezentowane właśnie konie. Zresztą uczciwie tam napisał, że kopiował Ludwik Jurkiewicz, nie wiem, czy tam jest według Stachiewicza, ale w każdym razie jest to napisane. To był taki pierwszy, jeden z pierwszych ojca obrazów. Ja naśladowałem, też próbowałem jakieś kopiować inne pocztówki. No, ale warto by może wspomnieć o tym wspólnym naszym dziele z ojcem, mianowicie owo polowanie na dzika w zimie. No więc wyglądało to, ten proceder wyglądał tak, że znalazłem jakąś znakomitą reprodukcję Axentowicza, wnętrze lasu z tymi gałęziami choinek ciężkimi od śniegu. I właśnie ogólny ten klimat pejzażu tego zimowego ja malowałem. Ojciec natomiast gdzieś w dolnej partii obrazu rozgrywała się taka szamotanina scena, otoczony właśnie dzik szarpany przez psy. Takie te psy, jakich teraz myślę, że nie ma, ale które były i które się widuje na dawnych obrazach mistrzów. Takie właśnie smukłe, nieowłosione, z ostrymi ogonami. No i one tam wściekle zabierały się właśnie za owego dzika. Ta scena była skopiowana przez ojca, według malarza, chyba dobrze pamiętam, Snydersa. Okazało się w pewnym momencie rychło, że obraz, gdzie powinna się ogniskować uwaga widzów, w centrum obrazu właściwie było pusto, bo u góry były ośnieżone sosny i świerki, na dole, w dolnej partii działa się ta scena tego rozwalania dzika, natomiast środek ział pustką jakiegoś śniegu nieokreślonego. Więc ojciec tam uznał, że należy dorobić parę drzewek, tak to się zgadza, parę małych jakichś sosen, a między nimi wpakował, jak to mówię, owego małego myśliweczka, który sobie stał z piórkiem w kapeluszu i z tą flintą. No i takie to było zdarzenie. Więc oczywiście dzielnie naśladując ojca, znajdowałem sobie też inne jakieś pocztówki, które wtedy były popularne w obiegu. Częstym mistrzem był oczywiście Rapacki i tam te liczne wrzosowiska jego autorstwa kopiowałem na małych formatem tekturkach zagruntowanych jak trzeba. Farby oczywiście olejne, tubki małe, trochę oleju, terpentyna, pędzelki cienkie dla jakichś subtelnych detali, właśnie gałązek czy czegoś takiego i szersze pędzle dla jakichś większych płaszczyzn. Tak to się wszystko zaczęło i kontynuowało się potem w czasie studiów. No i w ogóle to już tak zostało. Zostałem takim właśnie malarzem, najpierw kopiującym, potem szukającym jakichś swoich jakichś działań niezależnych. W czasie studiów to jeszcze był przecież taki czas najlepszy, w czasie studiów na Wydziale Architektury. Pamiętam doskonale, mieszkałem w jednym pokoiku z kolegą Kopciem, pochodzącym ze Śląska. No i on obserwował moje te wysiłki. Wtedy już oczywiście chodziło tu o naturę, o podglądanie natury. A więc na jakimś takim starym kredensie brązowym był tam taki, układałem martwe natury tak, jak to się kiedyś robiło, a więc jakieś garki, jabłka, serweta, róg czegoś, jakieś jeszcze inne naczynie, butelka, dwa, trzy owoce. No i było to straszne, bo oczywiście starałem się jak najbardziej wiernie kopiować, ale prowadziło to rzeczywiście czasem aż do nonsensów, bo pamiętam owe straszne niepokoje i udręki, więc tak, blacha aluminiowego kubka wyszła dobrze, czarna rączka emaliowana też, ale cały czas nie dało się w żaden sposób ustalić, jaki jest właściwie kolor tego cienia rzucany przez tą patelnię na czerwone płótno. To takie śmieszne teoretyczne rozważania, ale rzeczywiście można się było wpatrywać, wypatrywać i nic właściwie nie zobaczyć. Kopeć jednego dnia widział te moje
marne próby i powiedział, ty wrzuć to wszystko w diabły, ty się w ogóle tym nie interesuj, zajmij się w ogóle jakimś bardziej abstrakcyjnym podejściem. No i rzeczywiście, śmieszne. Faktycznie, że tak się stało. Odłożyłem te właśnie, zresztą dużo było tych martwych natur i tego procederu, dlatego nawet nie warto było kontynuować. I pamiętam wtedy pierwsze martwe natury. Tektura, farba olejna oczywiście, na jakimś tam czarnym czy żółtym tle, jakieś prostokątne twory, tak jak tam kazała grzeczna kompozycja, a więc z lewej tak, pion tak, to z prawej pewnie poziom dla przeciwwagi, tu forma za ciężka, to tak każe kle, to wobec tego tu, to trochę pociągnąć do góry, wyważyć, no była to cała zabawa właśnie w poszukiwanie ładu kompozycyjnego. No, powstawały takie bezduszne zupełnie abstrakcje. Potem inny krok, widziałam, że to prowadzi do niczego, bo to się robiły takie dekoracyjki bez sensu, więc wtedy to wyglądało inaczej, że aranżowaliśmy sobie całe martwe natury abstrakcyjne, jeśli tak można powiedzieć. A więc to było fajne zagranie. Na jakiejś rozległej tu był serwecie stołu układałem, co było pod ręką. Na przykład jakaś buteleczka, jakieś coś, ołówek, nie wiem. Pamiętam dokładnie, cebulę, łuski cebul, nie wiem dlaczego. Cebulę też i jeszcze jakiś owoc, ale to było tak układane dosyć blisko, że nie sposób było, nie dało się tego realistycznie odwzorowywać. Tylko po prostu jakby to było trochę przeogniskowane, że po prostu, co z tego, że cebulę? Ja tylko widziałem, że jest jakaś taka owalność pomarańczowato-brudnowata z jakimś błyskiem i to było szczęśliwe. Może jak się trochę jeszcze oczy mrużyło, to rzeczywiście zobaczyło się zupełnie abstrakcyjny obraz, na szczęście bez tych przeklętych geometrycznych figur. Zupełnie jakaś taka informelowata, jak to potem był czas informelu, taka właśnie sprawa. Do dzisiaj te obrazy zwinięte leżą tam w kuchni nad gazem, marnują się, bo to jest fatalna sprawa, ten gaz i to ciepło tam ciągle w nie bije. No ale kiedyś trzeba było jakiś podarunek zrobić, to wyciągnęłem, odwinęłem, trochę się coś nie coś tam odnowiło, wyczyściło kolory, sam się nawet dziwiłem, że to nie jest takie złe wcale, mimo że było tak w czasie odległe. No, to tak było. Potem można by powiedzieć, no te dzieje przecież się długo, to są kwestie lat, lata, lata. Poza tym widok z okna po staremu w tej chatce, z tego pokoiku, widok na biskupin daleki, na zaplecze biskupina, jakieś tam pola zaśnieżone, jakieś gałęzie, no to owe realistyczne, nigdy nie dożyte, nie przeżyte do końca ciągoty się oczywiście odzywały, jasne. Przypominały mi się wtedy stare miłości. Kto oczywiście z grubym brzuchem Stanisławski, który malował fantastyczne, przecież wiecie doskonale, syntetyczne pejzaże, jednymi maźnięciami załatwiona chmura, czy tam woda, czy coś. A ponieważ był gruby, ciężki, więc tekturki były małe, opierał je sobie o brzuch i tak sobie malował. No więc wtedy w takim guście postanowiłem absolutnie, a la Stanisławski muszę. No i tam gdzieś u kogoś, u znajomej wisi ten pejzaż, kiedyś go widziałem, nie tak nawet dawno, i że no jest taki uogólniony, bez szczegółów, śnieg leży jak diabli, żadnego babrania się tam w szczególiki, w cienkie pędzeleczki, nic z tych rzeczy. Było to jednak z rozmachem i okazało się, że jakieś zdolności się znalazły widocznie. To było tak i ciągle trwała potem ta walka, ten przekładaniec. Problem zasadzał się mianowicie na tym, ciągle aktualny. Kiedyś to Lachowicz, ktoś, coś tu we Wrocławiu, było to hasło modne na czasie, był chyba zjazd, nie wiem, sympozjum, intuicja czy intelekt. Inaczej mówiąc, rzeczywiście intuicja czy intelekt. Słowo daje, to jest wyszarpane to pojęcie, to przeciwstawianie, ale jednak tak jest. Bo na przykład w tej chwili, ostatni przecież, poczynania aktualne to są owe tam proste nitki od metra mierzone, ile tam metrów, czy też ile raczej linii, tak? I tam mówiłem o tych jedynych zakłóceniach, o tych, że malarz pozwolił sobie pomimo rygoru na pewną swobodę, więc ta swoboda to są te pętelki, o czym już mówiliśmy wcześniej. Ale z drugiej strony ciągle wraca ta chęć właśnie, żeby to wszystko rzucić, ten rygor, i żeby jakoś można prościej, bezpośredniej coś zrobić w malarstwie.
bez właśnie uciekania się do geometrii. Bo wiem, że oczywiście, że ten ład, porządek, figury platońskie, znamy to wszystko, znamy nieskończenie, a to jest denerwujące, bo jest ta, potem taka sytuacja, że jest rok, który 97, a gdzieś tam jacyś konstruktywiści ciągle dyszą, nie młodzi konstruktywiści, konstruktywiści staruszkowie, chociaż znajdują się i tacy intelektualiści młodzi, którzy też od linii ciągle to robią. A patrząc na to, to wydaje mi się, że nasze oczy mają jakieś doświadczenie, że się tak szalenie opatrzyliśmy, to jest głupie, ale trafne słowo, że tak się jest opatrzony w malarstwie, że ja nie pojmuję, jak ktoś może, a są takie nazwiska liczne, nie tylko u nas oczywiście, za granicą, Niemcy też bardzo lubią, Anglicy też, widziałem sam, że ciągle płynie jakaś wielka, tajemna radość niby z namalowania, ja nie wiem, jakiegoś trapezu, jakiegoś prostokąta przeciętego czymś. Ciągle ta potrzeba widocznie istnieje. Niemniej płakać mi się chce, jak patrzę na tych młodych czy starych mistrzów zadowolonych z siebie, że oni nie będą przecież zajmować się jakimś pędzlowaniem, jakimiś fabkami turp, jak mówił Włodzioborowski. Oni są nowocześni, oni wiedzą, to jest wszystko kwestia przemyślenia, oni siedzą przy stołach, oni myślą, oni tam jakieś uczucia, jakieś wątpliwości wypieprzają, wykopują, jak powiedział pewien Anglik, że rzeczywiście, że kik, wykopnąć z obrazu różne sentymenty. Twierdzę, mnie to nic nie obchodzi, ale rzeczywiście, że te ciągoty są tak straszne i nie jestem sam. Znakomity właśnie Moniek Mazurkiewicz, Alfons, pamiętam, mi kiedyś mówi, wiesz, robię te, bo on robił potem już takie geometryzujące figury bardzo późno, one już były bardzo zgeometryzowane, wprawdzie tam jeszcze był ten taki leniwy, nazywam taki spokojny gest, bo to było takie to ciągnięcie tych żeberek monikowych. Powiedział, wiesz stary, jak ja bym to wszystko rzucił, jakbym sobie kropnął spontanicznie obraz. Doskonale to rozumiałem. I tak właśnie myślę, żeby tak właśnie gdzieś zdobyć trochę tej farby lakieru więcej i te szerokie pędzle zakurzone wygrzebać i właśnie tak, żeby spontanicznie jest godzina ta i za 2 godziny ma być i będzie oczywiście skończony obraz. I to się musi stać, tylko to jest tak fascynujące i tak, że się po prostu boję, bo to nie można wtedy zawieść. To wtedy trzeba rzeczywiście mieć te wiadra farb, zanurzyć ten pędzel, jak to kiedyś mówiłem, o szerokości 30 cm, chlapnąć jak sularz skromny nasz europejski, a lepiej właściwie jak mój Bóg, ciągle jeszcze aktualny, dzielny, mały Bill 160-centymetrowy, czyli Dekoning, no, któremu musiało się poświęcić jakiś wiersz, oczywiście o miłości i o nim to było. Ale proszę się nie uśmiechać. Bo to był ten środek czasu, coś trzeba było robić i mówię, że był ten okres tych, potem jeszcze coś, potem były, co przelecieliśmy, bo po co przelecieliśmy te mianowicie inwazje i agresje, tak? Ale potem stopniowo, potem się zrobiły takie chmury błyszczące, które były fotografowane, gdzie już ta forma jakaś ta a prioryczna została wykopana, bo tam były wtedy wątpliwości, jeżeli agresje, to dlaczego akurat ma jakiś czarny ptak tak lecieć? Dlaczego tak? No więc wywaliło się duże formy i powstał tylko sam wirujący kosmos bez form. No, to już blisko stąd było, że potem jak wirujący, no to może tylko proste jakieś linie. I wtedy już doszliśmy do tych obrazów takich, gdzie tam ileś metrów było niebiesko-czerwonych najczęściej linii. No i tak się wlazło, nie wiem kiedy, w geometrię. No to był ten czas, gdzie wszyscy myśleli, no to powiedziałam przecież wyraźnie, i każdy już nie chciał się podpisywać pod jakimiś właśnie takimi formami. No jest, no, nie, nie.
No więc o co mi chodzi? No jest jakieś płótno, więc ta agresja musiała jak ta czarna jakoś przelecieć. Więc wyobrażałam sobie, żeby nie było, symetria jest matką głupi, ktoś ładnie powiedział. Więc żeby tego nie było, więc gdzieś najczęściej sobie wypuszczałam z lewego dolnego brzegu jakieś czarne pociski, one nam leciały trochę przez obraz i gdzieś wędrowały z prawej u góry. Wydaje się, że to jest nawet, ha, 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 zgodne z naszym widzeniem, że jakoś widzimy świat z lewej na prawo i to z dołu do góry zarazem. Wiem, że jak odwrotnie, to nie było to przyjmowane, że to jakoś chwytało. I to były te formy, no ale rychło powstał problem, że tak, no to wobec tego muszę namalować drugi obraz, na którym układ i kolory były inne. Jeszcze to za mało. Należało namalować trzeci obraz, a w ogóle niektórzy to zajęli się tymi formami przez całe życie, jak Soulages. Jak raz wpadł na te swoje prostokreśne bele swobodne, no zresztą tam handel, merchandzi, to jeszcze pomagało, że on musiał wręcz tak robić. Ale ciągle był. I Soulages'a nie wystawiłby w galerii Fox, ale znakomity nasz wielki Wiesław Borowski, krytyk, bo by powiedział, to są jakieś kompozycje, jego to nie interesuje. I rozumiem, o co mu chodzi. Bo jak tak to mówię, i co mi? Malarz namalował 297 kompozycji i umarł. To dupy takie życie, że zostało. Powinienem żyć może 1000 lat? Dlaczego 1000? To jest przecież za mało. Bo nigdy nie wyczerpię tego nieskończonego. Bo to tak w końcu jest taka sprawa. W gruncie rzeczy to jest tragedia. Chodziło, jakby ograniczyć te straszne możliwości kolorów. Oczywiście, że na tym zasadza się wspaniałość. A ja szukałem, chciałem dotrzeć do jakichś tych prostych wyznaczników, że jeżeli oczy, percepcja, widzenie, to czerwony w żaden sposób, czerwony jako wyraz, no wielu rzeczy, można by teraz synonimy mnożyć, miłość, krew, to, żądza, walka, energia, to, czerwony. No i wtedy niebieski. Nie zielony, bo to jest nie zielony jako dopełniający na kole barw czerwony, zielony, ale niebieski jako, tu jest ten biegun jakby gorąca tych intuicji, a błękit jako wyraz tych właśnie bardziej uspokojonych, zamglonych, tych fascynacji, spokój, nastrój, a nie tamte działania alarmujące czerwieni. I wydawało mi się, że po prostu spróbujmy, że wystarczy mi się ograniczyć do tych dwóch kolorów, że nie chcę. Po prostu wtedy to byłem tak święcie przekonany i zresztą bardzo długo, bo przeważające te obrazy ostateczne też są jednak niebiesko-czerwone. No ale nie da się tego, bo może byłoby już za oczywiste, więc czasem tam się pojawia obraz szary, obraz biały. Ale nawet jak biały, to za to akcenty ma niebieskie i czerwone, co wszystko tu razem gra. Także białe, niebieskie i czerwone. Śmiać mi się chciało, że właśnie przypadkiem akurat te kolory, one coś mówią, nie? O zachodzie, o czymś tam diabli wiedzą, ale uważam, że resztę to są jakby kolory przypadłościowe, jakby to tak można powiedzieć. Że na przykład brązy, ugry, to się mówi, to są kolory ziemi, zgniłej trawy, zamarłej przyrody, takie można sobie snuć rozważania. To sobie pomyślałem, nie, brązy, czernie, nie, to wszystko nie. To było, przyznaję się z góry, to było wydumane. To było wymyślone, wydumane, że ja tak chcę i to jest właśnie potem to. Także dla jakiegoś prawdziwego, w cudzysłowie, malarza pochodzącego z Krakowa, no to trzeba by powiedzieć, to trzeba by powiedzieć, że on na pewno musi mieć fatalne zdanie. On powie, że fajnie, ale Jurkiewicz, no tak, niebieskie i czerwone, on nie potrafi nic zestawić. Potrafię, tylko uważam, że te różne świergoty, te subtelności nie trzeba. Poza tym wtedy byłem młody, miałem tych 20-30 lat, chciałem zwyciężać. I wiedziałem, że moje niebiesko-czerwone obrazy na wystawie muszą zarąbać różnych subtelniaków. No bo nie ma na to rady, na ten wrzask. I to było fajne. Jeszcze format duży, niebiesko i czerwono i zwycięstwo jest. No. Bo niezależnie co tam wyszło, jak się udało zestawić, ale wiemy, że bywają, że niebieski, czerwony da się znakomicie zestawić. To może być, no nawet w modzie przecież, nie? Często to jest zagranie nawet dość popularne. Niebieskie dżinsy, czerwona koszula i jest coś w tym.
doceniam rolę oczywiście brązy szlachetne, czernie, biele, szarości. Fajnie, fajnie. To, no zresztą też się czasami coś robiło, żeby już nie było, bo z tym niebieskim, czerwonym to można też ocipieć. W końcu czerwień, to ja nie wiem, tak jako malarz mówiąc, to jest ciężka sprawa. To jeżeli miałem taką polską farbę, geranium, to było coś bardzo karminowego, ale dźwięcznego, bo już karmin to jest kolor siniejącej czerwieni, ale bardzo już siny. On już jest dosyć nieprzyjemny, karmin się zaczyna. Potem zostaje, no co, no jedyna porządna, prawdziwa czerwień, jakiś kadm. Kadm czerwony, jasny, średni, tak, kadm. Cynober, już sprawa podejrzana, bo cynober się oskarża, że to właściwie jest jak brąz już trochę, kolor trochę ceglany. I on już zmieszany z niebieskim to daje brudy, a natomiast tamto geranium, siniejąca czerwień, czysta, taka jakaś tęczowa, to jeszcze z błękitami dawała fiolet, a cynobry dają już brudne brązy. Więc to tak sobie można wykoncypować w umyśle, że właściwie to te czerwienie, ale trudna sprawa, bo ma pani mały repertuar w gruncie rzeczy czerwieni, to jest naprawdę już wszystko. Pewno, że wszystko zależy od zestawień, ale mimo to mało. Natomiast to jest też cudowne, jest cholernie duży repertuar, jak chodzi o błękity. Tu dzięki Bogu jest szaleństwo, no nie? Żeby zacząć od jakichś zielonawych, ten mój ulubiony kolor, numer jeden kolor świata, mój, to jest turkus. To jest niebieski, ale nie tak bardzo niebieski, on już jest trochę zielony, a w ogóle kolor morza. Bo już zaraz za nim melduje się kobalt i już jest sprawa gorsza. Kobalt jest bardzo niebieski, ale już jest niestety jakiś zaparty w sobie, jest jakiś oschlejszy, chłodniejszy, bardziej odpychający. Nie ma tego jakby minusowego miodu. Tak, gumiguta, uważam, że to jest kolor miodu, to jest dla mnie jakby miodem w chłodach, ów turkus. Kobalt już jest bardziej już powstrzymany, no a potem będzie coraz gorzej, bo już jakieś błękity paryskie to już w ogóle dno. Nie, to są te ciemne, że dopiero jak dodamy trochę bieli, to wychodzi błękit, ale ten błękit już ma w sobie dużo popiołu, jakiejś szarości. To już jest zupełnie nie to, to już jest nieszlachetne. Potem jakieś przewrotne bywa, ale ciekawe dla malarzy, indyga jakieś, prawda? Taki błękit, jakby do niego dodano ileś czerni, indygo. No i wreszcie niesamowita, fosforyzująca te ultramaryny. Gdzie już zbliżają się właściwie do fioletów, nie? Ultramaryna znowu, jasna, średnia, ciemna. To jest szaleństwo, także jak chodzi o błękito zielenie, to mamy dużo. Dobra, bo przecież na ogół tak jest, że powierzchniowo zawsze daje wagę tym błękito tym, a dla jakichś, jak to się mówi, niefajnie, niech mi to będzie wybaczone, akcentów tych, to wystarczy tej czerwieni mniej. I wystarczą nam na to właśnie ten skromniejszy repertuar. Także można zrobić, tak mi się wydawało, cały repertuar, całe malarstwo z tych dwóch kolorów, no plus koniecznie i oczywiście biel, prawda? No bo to przecież wszystko ona tam znowu ożywi i nie potrzebuje, jak wtedy się rzekło, tych tam kolorów, podłoga i takie różne. Jest na przykład tak, jak ktoś kocha takie różne kolory, na przykład brązy, na przykład czerwona Marsa albo róż angielski. Są to takie kolory, funkcjonują w malarstwie. Moim zdaniem już mam takie uprzedzenie, że nigdy, bo czerwona Marsa i róż angielski są to kolory, jak się do nich doda trochę bieli, którymi mama malowała olejną farbą podłogę. I zresztą wszyscy malowali. Nie wiem, czy pamiętacie podłogi kiedyś malowane? Nie na orzechowy kolor, tylko bywały malowane na taki kolor wagonów. To był taki sinawy, różowawy brąz. Coś ohydnego. Ja wiem, że po takich deskach chodziłem przez pół życia gdzieś tam. Także won z takimi gównami, z takimi kolorami nieszlachetnymi, to samo z tymi ugrami, z tym wszystkim. Ale oczywiście to jest taka fajna gadka teoretyczna, bo można zrobić znowu nic podobnego, pięknie tam się i nie ma nawet kłopotu, bo z czerwieniami i błękitami to się da zdrowo namordować. A jak się wlezie w taką rodzinę, proszę sobie wyobrazić, wiecie, nie? Czerń, brąz taki, brązy zdechłe, brązy umbra, brązy oliwkowe, brązy siena, sepia, czerwonawe, a jeszcze ugier złoty, ugier jasny, różne ugry, prawda? I do tego trochę szarości różnej, to jest w ogóle już obłęd na całe malarstwo znowu, nie? I ktoś może mówić, co tam będzie się zajmował, wrzaskiem, on jest głupi, niebiesko-czerwony on jest. Także to są kwestie pewnych decyzji z góry przyjmowanych. Nie, i z tym też się można liczyć.
inspiracja, i to było oczywiście cudowne, dlatego się być może stało to z tą geometrią, bo inspiracje do geometrii mogły płynąć oczywiście z różnych nauk. Rzecz jasna, najchętniej z matematyki i tam jeszcze z czegoś, nawet astronomia i takie te sprawy. I one dla wyrażenia tych rzeczy, to linie proste te były bardzo przydatne właściwie. W tym sensie, oczywiście, no przecież to nie na darmo powstało tyle geometryzujących w końcu obrazów. Ale chodzi mi o to, że z formalnego punktu widzenia malarz jako malarz, który w końcu jednak ma do czynienia z farbami, z pędzlami, to straciłem to całe rozległe pole tej swobody, tego uderzenia. No przecież nie mogłem ani razu, przecież trochę jakiejś tej przyjemności, to śmieszne, ale istnieje takie coś jak przyjemność malowania. No niestety, istnieje. A ilu ludzi do dzisiaj cieszy się, maluje tą straconą, bo na beznadziejnych pozycjach, amatorską, martwą naturę, czy kwiaty, nie, amatora, czy jakiś akt, wyciskają, bezkształtny, beznadziejny, może piękny w kolorze, bo to się wszystko może zdarzyć, ale są na takich pozycjach, no straszne. A tu to się człowiek od tego uwolnił. Wsparcie było, że to ten, że właśnie intelekt, rozważania. Zauważcie, jak jeszcze dzisiaj chętnie wszyscy, wielu się powołuje, liczby Fibonacci, liczby, jakby nie wiedzieli, że istnieją inne sprawy, tylko mruczą cały czas Fibonacci. Nie wiem dlaczego, bo już od paru autorów i dlatego musiałam to zauważyć, czy mi się podoba, czy nie. No, więc to miało ten ładunek, że trzeba było coś zrobić. Zresztą to nie nasza wina. Przyszedł przecież czas tych zauroczeń, tego malarskiego malarstwa minął w jakichś tam latach 50. Lata 50. to był ten informel i trochę później. A potem, no rzeczywiście geometria. I to nie moja wina, że prawie na całym świecie, że większość malarzy chciała jednak coś wiedzieć i chciała i zwracała się właśnie do owej geometrii, żeby wyczyścić. Bo z drugiej strony to, co ja mówię, że zostało stracone i co kochałem, to przecież było tak bezmiernym znowu bełkotem w wydaniu tych iluś malarzy na całym świecie, że chciało się z tym nie mieć nic wspólnego. I dlatego, że jak ucieknę w czystość płaszczyzny, to nie będę jakichś flirtów miał z farbą, z fakturami tymi przeklętymi, które za wieloma malarzami do dzisiaj się wloką, nie? Owe gruzełki piękne, ładne, chuchane, pieszczone, drapane, zrywane, zalewane, polerowane. I dlatego się wydawało, że to ma być tak mało. Potem profesor X z wydziału pyta, jak te pasy moje oglądał, czy nie uważam, że mógłbym jakieś faktury wprowadzić? Co ja temu biednemu profesorowi miałam powiedzieć, że całe życie się o to walczyło, faktur mam do diabła pełno obrazów i po to były te wyrzeczenia i obelgi wysłuchane po cichu, żeby dojść do tego prostego, płaskiego płótna i znowu źle, a on mi radzi, że mam za faktury się zabrać. No, było tam tylko trochę tej racji, że sam już mam dosyć tych geometryzujących, zagiętych, nie wiem, pod kątem prostym, jakichś kształtów, linii. Ileś obrazów prezentowaliśmy z tego czasu. No, tak wydawało mi się, że te obrazy ostateczne, to tak sobie jakoś fajniej weszły w ten teren malarstwa i nie były tak nieznośnie właśnie geometryzujące. One jednak mają, tam są pewne rzeczy niekonsekwentne, z całym zamierzeniem to było zrobione, pewne akcenty lewa, prawa i te falki, o których mówiłem. No to było jedno, co można było zrobić. Obrazy ostateczne. Punkt wyjścia. Zamiast czarów wystarczyła farba, najczęściej niebieska i czerwona. Każdy obraz to przede wszystkim ileś metrów linii koloru. Zmierzono w granicach średniego błędu, zachowując w pewnym stopniu cechy indywidualne, określone ilością metrów. Każdy obraz jest równocześnie częścią całości do kontynuowania. Chodziło o to, żeby uciec możliwie od różnych przypadkowych doświadczeń. Malarz X maluje słonie na przykład, bo taki miał kaprys. Ktoś kocha ciągle malarstwo jako historię i maluje martwe natury à la Cézanne. A ja mam dość tego wszystkiego, dość tych dziejów malarstwa i mówię, że oto macie obrazy ostateczne. Jest to jeden ciągły przepływ i proszę mnie się więcej nie czepiać. Powiadam, że to sprawa się nie zakończyła, bo jednak
ciągle mnie korci, że właśnie ta sprawa z tym właśnie malarstwem gestu, że to jednak było coś prawdziwego, autentycznego i ten duch był jakiś rzeczywiście nowy, nie europejski, no bo znowu Europa wtedy, w tym czasie, jak sobie przypominam, nie wiem jak się po francusku wymawia, pisze się Herbin, Herbin, nie wiem, Herbin, malarz, który ten dopiero wyczyniał całe płótno, żeby upchać jak najgęściej, jak się da, trójkąty, koła, kwadraty. Ja tak na to patrzę, jak jeden duży kwadrat, mniejszy kwadrat, jeszcze trójkąt mały, to jest straszne po prostu. Ten człowiek właśnie podobny do jakiegoś innego, gorszego Picassa może, bo jest śmieszny, jest coś pikasowatego w nim, pewnie jeszcze żyje i biedny maluje, może już, może zrobił postęp, bo tak bywa z malarzami na starość, jak głupieją, że mianowicie powywalał wszystkie trójkąty i namalował jeden trójkąt na płótnie i jest zachwycony swoim odkryciem, nie? Wszystko już zostało zrobione z drugiej strony, bo w końcu już wywalono wszystkie formy. Nawet już nic nie malowano. Nawet nie malowano jednego błękitu jak Yves Klein. Nawet w końcu nie gruntowano już obrazu, tylko wystawiano zdarte, czy też częściowo zdarte, czy też niezdarte samo płótno. No ale oczywiście to jest no, też ślepa uliczka, bo to jest, co niektórzy nasi awangardziści, jak pewien słynny, a to jest takie dyskutowanie o sztuce, to jest raczej takie manifestowanie, pokazać, jak należałoby robić. To nie jest w tym sensie sztuka. To jest takie, dydaktyzm. To jest taki cholerny dydaktyzm. Wysuszone, wyliczone, że tak trzeba i dlatego trzeba by te tereny opuścić, ale to nie jest takie proste wcale. Więc stało się tak, 70 tych obrazków tam ostatecznych pal licho powstało. Na razie nie ma powodu, żeby ich namnażać więcej, a na co innego to nie mam na razie ochoty. Po prostu na razie mam dość malarstwa, bo nie wiem dlaczego miałbym cały czas, jak pewni zacni starsi malarze, nawet wrocławscy. Ja nie wiem, to jest taka cnota, że ja mam mieć 80 lat i powiecie o mnie, że Jurkiewicz siedzi w cichej pracowni, jak Renoir pędzelek sobie przywiązał do łapy i maluje, słuchajcie. Nic podobnego. Twierdzę, że można durnoty robić i można mieć odwagę i czasem skończyć. I zajęłem się, jak wiecie, nie będę mówić, bo wyszłoby, że mi tam na czymś strasznie zależy, a zależy mi oczywiście. I dlatego się zajęłem czymś innym. I to już zdrowych ileś lat, bo to jest od roku 74, czyli to już jest 12 lat. No ale tu to znowu z innych powodów nie jest łatwa ścieżka. Dlatego się skończyło, mimo miłości do tych tubek farb i czego tam, no jednak trzeba było skończyć i zająć się tym. Był przecież we Wrocławiu w tych latach 70. taki czas, że jak Boga kocham, nie kłamie. Naprawdę nie chciało mi się już w ogóle malować. Bardziej mnie interesowały rozważania. Jaki obraz jeszcze ma sens? A czy tak? Nie powiem w jakim stylu, bo to jest bzdura, tak się w ogóle nie powinno mówić. Ale czy właśnie, czy ta geometria, czy to? A czy faktura, a czy bez? A granice, a wymiar, jaki powinien być. I 100 razy ważniejsze były dla mnie te rozważania nad możliwościami obrazu, a nie konkretnie, że jako Jurkiewicz mam się zawęzić akurat w tym paskudnym knocie, potem w drugim, w trzecim. Także to było wszystko ciężko, rzeczywiście rozważane spory, walki i tak się skończyło, jak się skończyło, to znaczy tak dziwnie. Taka dziwna walka, nie ma, jak to się mówi, zwyciężonych, pokonanych, diabli wiedzą, tak się trochę rozpłynęło. Ta miłość została, ale bardziej niż do malarstwa, to może dla farb, dla tych wspomnień jednak tego, jak mówiłem, tego Billa de Koninga, bo jednak to były czasy szalone. Czy ten, jak już mówiliśmy, ten Mathieu latający z tymi długimi kijami, trochę kabotyński niewątpliwie. No ale też to było. Skończył w końcu nie tylko malarstwo, skończył wydział filozofii i uważał, że przecież nie będzie siedział z cienkimi pędzeleczkami i tam robił jakieś bliki na nosie, tylko latał. I cześć, a jak wszyscy chcieli tytuł, no to powiedział Henryk IV wkraczający do Paryża, nie? Patrzymy na ten, to jest oczywiście teraz głupie, teraz tak nie możemy zrobić, ale wtedy trzeba było panie mieć odwagę, jak powiedział Cézanne, trzeba było to zrobić jednak. Także w tym sensie te gesty były ważne, teraz dużo młodsi malarze to powtarzają, bo jednak widziałem jedną wystawę, to było szkoda gadać, to był kompletny malarstwo gestu, bo był taki jeden. Inni to tam jeszcze uwielbiałem teraz te filtry, żeby koślawe z figuracją, nie? Nosy czerwone, sine, koślawe, żebra. W ogóle straszne potwory się robi. Gorsze niż ci dzicy Niemcy tam w pewnym czasie. Jest to zupełnie
tragiczny brak mózgu, no ale Boże. A znowu nieliczni młodzi to są znowu nadęci, nadmuchani, bo oni czują to, że oni nie są tacy dzicy jak jego kumpel. Oni nie. Był taki jeden, przyjechał, on potem zmienił wiarę, stał się albo Żydem, albo Islamczykiem i pojechał sobie do Palestyny. Pamiętam, jaki on był nadęty, białe obrazy wystawiał, tam te zarysy, pion, poziom, cholera, celebracja. Kopnąć w dej i w ogóle wysłać. Zresztą nie trzeba wysłać, bo sam wyjechał. I poza tym nie trzeba tak, jak owe niewiarygodne słowa powiedział Cezanne. U Peruszota wyczytałem w pracy o Cezanie. Należałoby dziennie zamordować 1500 artystów czy malarzy. Malarzy. To było zaciekłość. On wiedział, że te gówna bezsensowne, ci różni ludzie malują w dobrej wierze. On oczywiście tego nie mówił, ale on wie, że on to jest przyszłość malarstwa, że jest to kamień milowy. Wiedział i przez to chciał powiedzieć, jak słowo daje. Należałoby zabić dziennie, nie wiem, dziennie cholera, to tyle ich było, on wiedział? Bo w ogóle by mi wystarczyło zabić 1500 malarzy, ale mówił, dziennie należałoby zabić. A powołuje się na Perichot, słynną jego monografię o Cezanie. No i tak ładnie wygląda, po prostu nastał czas dla bogaczy, czy jak tam coś takiego było, nie? Zobaczymy, co z tego wyniknie. Byli tacy przecież, czy malarze, czy coś, że on wszystko wie. On nie musi w ogóle filozofować głupio. On bierze, tam te przykłady są tak znakomite, że wstyd mi w ogóle wymówić takie nazwiska, bo każdy wie. I tacy nie potrzebowali, ale to trzeba być może tak bardzo mocno nawiedzonym, czy też tak potężnym artystą, że on nic nie robi, on tylko na przykład maluje. Bo on nic innego w ogóle nie zrobi. To jest niemożliwe, bo jednak my się zajmujemy setkami innych rzeczy i na to nie poradzę. I uważam, że to jest lepiej. Nie chciałbym być takim X-em, że tylko wącha farby i maluje. Nie, nie wiem, to jest jakieś ograniczenie. Ciągle to jest, że ciągle uczucie, ciągle to, a zarazem ja chcę wiedzieć, ja chcę rozumieć, jak to, dlaczego, trudno. Widocznie to jest takie skażenie, z czego jestem dumny, że ukończyłem architekturę. Jednak to jest cała sprawa. Że to już jest, ona jest tak dziwnie ulokowana na pograniczu. No przecież fizycy, chemicy, metalowcy, to wszystkie wydziały, politechniki, to oni uważają, że architekci to jakiś tam pył, jacyś artyści. Ja wiem, jak nas traktują przecież, biedaczkowie, mylą się. Bo to my jesteśmy rzeczywiście artystami i w gruncie rzeczy nie na darmo architektura zaczyna ciąg wydziałów jako pierwsza politechnik. A to są też coś fajnego. Uniwersytet, wiadomo, że cudowna sprawa. Ale ta politechniczność ma coś fajnego. W końcu nie na darmo Caltech i te różne inne te i są jednak, nie? Tam się rodzą piękne rzeczy. Także to dobrze było ukończyć politechnikę. Nie mówiąc o tym, że tam przez pewne zabawne ćwiczenia z budownictwa, to ja już wam się zwierzałem, to powstała cała koncepcja przez wiele lat na rysunki, które robiłem, ale tego nie będziemy objaśniać już dalej i po co. No, także to się, także sobie rzeczywiście wyobrażam i dobrze się stało, gdybym ukończył jakąś regularną szkołę plastyczną, jestem prawie przekonany, że byłoby to zwyczajniejsza jakaś, nie wiem, żebym się nauczył tego babrania więcej, nie musiałem się tego uczyć wcale i nie wiem, prawdopodobnie nic. Te studia na architekturze plus historia, wiele tam rzeczy ścisłych, było tyle, to jednak daje coś niewyobrażalnego, że to jest fajne takie odejście. I teraz sobie mogę pozwolić na bycie malarzem, czy tam artystą, czy coś. No bo sami architekci to współczuję, to ciężkie życie biedni prowadzą, bo to robota jest ciężka, ciągle im się wtykają w ich dzieło, to pazury
właża, nie, wkłada, nie wiem, 30, 10 osób, ten inwestor to, liczyć się z tym, z instalatorami, elektrykami, to jest makabra, że czasami nie mogą poznać swojego dzieła. A tu jest to przecież cudowne, że mogą gadać i nikt mi tu nie wskoczy, obraz jest mój od A do Z i koniec, i to jest jednak cudowne i niepodważalne, no trudno. No ale może architektura na szczęście czasami bywa sztuką, pocieszmy. Także tu, jak chodzi o matematykę, to tylko mnie denerwuje owi głupi rodzice, jak to się chlubią. Moja córka czy mój syn zawsze był słaby z matematyki, bo został potem artystą czy coś. To jest przecież typowa bzdura, nie? A to kursuje. Przecież tam w matematyce są takie horyzonty, dobrze wiemy, że można no oszaleć. To naszą intuicją wcale nie osiąga się tam, gdzie jest, z liczbami pierwszymi. My się tam o paru rzeczach mówili, przedziwnych. To są wielkie czary. A tak na pozór, bo to na pozór wygląda, że to jest arytmetyka może, nie? Dodawanie liczb, a to jest zupełnie coś innego. Także to jest piękna sprawa, sądzę. Ale przynajmniej nie musimy włazić w definicję, czy nie, bo to byśmy się za... Są tacy, co kochają. Ja mam kolegów przecież takich masę, którzy nie tyle o samym malarstwie, mam nadzieję, myśmy dużo o malarstwie gadali, prawie tylko, ale są tacy, którzy tylko, raczej ich interesuje definicja, pochwalić się, czym jest zbiór, przecież wiecie chyba o tym, nie? Jak był ten konceptualist, to ciągle tylko takie rzeczy, a to takie było biedne, byle ten filozof czy coś, to co, z czym on się tam popisuje? Jak ja stale otrzymywałem pocztówki od pewnego wielkiego, w cudzysłowie, artysty, to było, zaraz, tak. No, przyszła pocztówka i wybił, bo to była moda, że każdy sobie jakiś alfabet musiał wybić i było napisane jednego dnia autor, na odwrocie nie powiem kto, i duże litery na białej pocztówce, konstrukcja. Nie, to dopiero się zacznie, konstrukcja. Za tydzień przychodzi pocztówka z napisem D, teraz popieprzone trochę litery, dekonstrukcja. To takie naiwne, takie, nie? Takie dydaktyczne wtłaczanie w łeb. Konstrukcja, dekonstrukcja. No przecież to ręce nie z tej mądrości. I to takiego było na tony. Że to... Ja tylko schodziłem, to był taki czas, nie wiem dlaczego byłem tak wyróżniony widocznie, że dosłownie co dzień to tyle tamtej grubości listów się wyjmowało. To większość tych pocztówek, zanim doszedłem na piąte piętro, to już po drodze darłem i rzucałem do torby, no bo nie warto było ani iść na taki wernisaż, ani to czytać, ani nic. No tak trzeba było się oczyszczać. Czasem coś fajnego przyszło, no to się zostawiało. Ale to dlatego mówię, że dlatego te dyskusje, te próby definicji, jest tam paru artystów, nawet u nas we Wrocławiu, co oni jednak uwielbiają, że to nie, to. Bo mnie to były potrzebne, te mierzenia, te pewne dokładności były potrzebne jakby ideowo, żeby pokazać, że ja tu nie kłamię, tylko że to rzeczywiście jest tyle linii. Ale ja nie mówiłem, ja się nie pyszniłem, co jest definicją, co to jest metr, co to jest coś. Nie, to tylko było potrzebne jako środek, żeby użyć tego, czy tam astronomia, czy luneta. A nie robiliśmy z tego jakichś wykresów, i nie właziliśmy w naukę przede wszystkim, tak. To tylko było korzystanie ze źródeł. Aha, no tak, bo właściwie cały czas gadamy o malarstwie i to właściwie się przekręca ciężar. A teraz tak się w ogóle nie mówi. Co to znaczy gadać o malarstwie? Mówimy o sztuce. No więc jeżeli tak, to oczywiście wierzę, że coś tam zostało, no choćby w tych roślinach, z tego, co pan tak powiedział. No ale to jest już inna trochę sprawa, nowsza, bo pominęliśmy, bo jak tak, to załatwiliśmy to, mówiliśmy o geometrii, ale zostało potem był długi czas tych różnych innych mediów, gdzie brałem udział, więc białe, czyste, cienkie płótno, jakieś rysowanie w łazience, że sam rysuje się rysunek, że się tylko kran odkręca, woda wlatuje i rozpuszcza farbę i takich akcji było dużo, prawda? Potem przygoda długa z gwiazdami, z galaktykami. Także tych innych mediów to była, wierzyliśmy, no jak była, to była. Jeżeli była sztuka, to dobrze. I w tym się długi czas brało udział. A skończyło się na roślinach, nie wiem z jakich powodów. Ostatecznie nawet mi się nie chce analizować i nie chce mi się nawet przyznawać dlaczego. Bo ja wiem dlaczego, ale nie powiem.
ciągle mówiło Jerzy Ludwiński, że to coś, no musi być coś nowego. I oczywiście wierzyliśmy, że jak najbardziej. Coś nowego, to znaczy coś takiego, co było niepowtarzalne, czego nie było faktycznie. Ale oto jest bardzo trudno, jak widzimy, bo przecież nikt mi nie powie, to możemy głupiemu jakiemuś młodemu od bębnów, od tych powiedzieć, kto jest twoim idolem. Przecież nie ma czegoś idiotyczniejszego, jak ja słyszę, jak w telewizji, no niestety, sorry, czy w radiu mówią, kto jest twoim idolem. To w ogóle głupota, co jaki idol, gdzie? Kopię tam wszystkich, nie ma żadnego jakiegoś malarza, sentyment mi został dlatego, ten wariat, ten głupi, ten wielki, ale idiota i każdy sobie tak robi swoje tą mapę, kto jest ważny, who is who. Jeżeli się tak zwany artysta zabrał za elektronikę czy za coś, to znowu wzbudzał wyrozumiały uśmiech elektroników. To nie pierwszy raz. A jakaż to jest matematyka artystów? I znowu wzbudzali przeciw, ha, 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 matemat, czym się zajmuje, czym się zajmować. To zawsze to grozi, że oczywiście nie. A to tylko chodziło o szukanie no, jakichś tych nowych inspiracji. No, ciągle chodziło o coś nowego. Miałem przynajmniej nadzieję, że jak istnieje sztuka ziemi, Amerykanie mieli trochę odwagi, tak? Sztuka ziemi. Co zresztą się zgadzało bardzo fajnie z ich odczuciem przestrzeni tej niesamowitej. Wiadomo, nie? Sztuka ziemi nie powstała w Polsce, tylko nie na darmo i nie przypadkiem w Ameryce. No to sobie pomyślałem, że oczywiście znacznie czymś ciekawszym i będzie niesamowitym, niech będzie, skoro już mowa, sztuka nieba. Tego nigdy nie używaliśmy, bo to by było pretensjonalne i śmieszne, że wszystko chcemy nazwać, ale po prostu chodziło, żeby ten teren jakoś spenetrować. A zwłaszcza dlatego, że z amatorstwa zajmowałem się. No w końcu pierwszą lunetę zbudowałem, jak miałem 13 lat. To jednak 13 lat, nie chcę nawet mówić, kiedy to było. I to trwa niemal do dzisiaj, bo tam pewne te szukacze są najświeższej daty. Także to bardzo się zgadzało, że to była ta naturalna chęć, może też jakieś manualne zdolności po ojcu niewątpliwie, astronomia i cóż prostszego było wkroczyć na ten teren. Tak, inni wkraczali, sztuka wody, było sztuka ziemi, sztuka wody, bo gość rzeczywiście płetwy coś tam wyprawiał pod wodą. No więc wydawało mi się, że to jest pełne poezji, no bardziej nie ma czegoś niż właśnie astronomia, gwiazdy. Ta wycieczka w tą przestrzeń kosmiczną, jak to się mówi, no, obiecywała jakieś nowe możliwości, że coś jeszcze ciekawego da się znaleźć czy zrobić. No nie wiem, tak było w końcu te niektóre prace, jak Jowisz w tym, znalazły się gdzieś w muzeach, więc widocznie ta rzecz skończyła się jakimś powodzeniem. Nie zostało to na śmieci wyrzucone, tylko funkcjonuje gdzieś tam. Myślę o astronomii. A satysfakcja była duża, bo jednak z jednej strony jakaś precyzja, w końcu trzeba namierzyć dany obiekt, daną gwiazdę, kiedy, gdzie, horyzont, godzina, w ogóle deklinacja, czas. To z jednej strony fajne było to i byłem z tego dumny, że właśnie to jest precyzja, wszystko. I to zostało do dzisiaj, że wlazło we mnie i na przykład staram się i nie spaźniam się. Tu nie przypadkiem jest pełno zegarów. No dlatego, że właśnie lubię. Nie wiem po co, nie jest to wielki sens. Jest 20:28 i tyle sekund. Jest ciężkim moim zmartwieniem, jeżeli się okazuje, że w tej chwili jest 20:30, a może jest jednak trochę inaczej, bo te zegarki radzieckie, one jednak po pewnym czasie przyspieszają i trzeba wszystko zabawę od nowa. Ale już sobie załatwiłem taki zegar z Niemiec, mi facet przywiezie, gdzie satelita z Hamburga, w Hamburgu jakaś stacja coś nadaje sygnał i jeżeli się coś zacznie przyspieszać, to ja tu siedzę sobie we Wrocławiu i mój zegar będzie stale na tym najlepszym, prawdziwym czasie. To też się łączy z astronomią. Wszystko się razem zamyka, że tu właściwie, co tu objaśniać, nie wiadomo. Nie mówiąc już, że same obrazy, jakie dawała astronomia, były przecież urocze, nie? Te plejady. Już to jest niesamowite zdjęcie wycięte tam z tego jakiegoś młodego technika czy coś. Jest to coś oczywiście fantastycznego, prawda?
z racji tych pewnych manualnych zdolności i w ogóle, że to się stało w 13 roku życia, pierwsza jakaś taka lunetka, która oczywiście do góry nogami się wszystko widziała, bo tam była jedna soczewka, druga soczewka. I pole widzenia było takie, że się widziało przez tą lunetę jak przez szparkę właściwie. No i to trwało dlatego i to było rozwijane, pielęgnowane normalnie jako właśnie nie astronomia, jako właśnie, że tak powiem, no, narzędzia astronomiczne z tej strony technicznej. To mnie bardzo brało i ciągle, i tak rzeczywiście jest. No, w końcu te teleskopy, no już jest trochę lat, ale ciągle są ulepszane, choćby ta ostatnia luneta do tej fotografii, tej Hale-Boppa, no to jednak czekam na ten dzień. I to tak zostało rzeczywiście i to się dlatego naturalnie wszystko zjednoczyło ze sztuką, z tą całą właśnie zabawą czy przygodą. No nic. To jest przecież narzędzie, wiadomo, że to przy tej średnicy obiektywu chyba 8 centymetrów, tak, chyba 8 centymetrów. No to nie można się kusić na jakieś zdjęcia galaktyk, mgławic, bo przecież przede wszystkim musiałby ten montaż być zaopatrzony w jakiś motor, który by powodował, że luneta mogłaby się poruszać za obserwowanym obiektem. Także w gruncie rzeczy to można było tym fotografować Słońce, bo to przy dużej jasności to oczywiście nie było problemu. Słońce, Księżyc, owszem, z planet, to bardzo to fajnie wychodziło, wdzięczny obiekt, mianowicie Saturn i Jowisz. Niesamowite jest oczywiście, zwłaszcza zdjęcia Jowisza z tymi czterema księżycami galileuszowymi, to jest faktycznie bardzo fascynujące widowisko. Jowisz się nam jawi, jeśli tak można powiedzieć, jako średnica, jako kulka o średnicy 4-5 mm i w jednej linii lekko skośnej w stosunku do horyzontu widać zawsze te raz, dwa, trzy, cztery księżyce. Wystarczy 4-5 minut obserwacji i można zauważyć, jak jeden z księżyców galileuszowych Jowisza przesuwa się w kierunku, jak jeden kolejny znika za Jowiszem, potem jak naraz za chwilę inny znowu wychodzi z Jowisza, że jest to rzeczywiście bardzo fascynujące widowisko, gdzie widzimy faktycznie namacalnie ten ruch obrotowy księżyców wokół Jowisza. Podobnie z Saturnem, choć może niestety Saturn jako w średnicy kątowej mniejszy od Jowisza, to już to powiększenie jest może odrobinę za małe, że z pewnym wysiłkiem, choć bardzo wyraziście, widać oczywiście te słynne pierścienie Saturna. Fajne też jest, jeżeli się tak złoży, że pierścień jest w płaszczyźnie naszego widzenia, wtedy faktycznie te pierścienie eliptyczne stają się jedną cieniusieńką kreseczką, że Saturn jest tylko przekreślony taką tą. No. Także ten repertuar niestety nie jest dość duży. Księżyc to oczywiście bardzo sympatycznie to wygląda, bo przy powiększeniu 30 razy to w polu widzenia lunety mieszczą się, że tak można powiedzieć, dwie średnice księżyca. I wystarczy chwila obserwacji i widać ten ruch, jak mianowicie księżyc znika z pola widzenia. Przy powiększeniu oczywiście 60 razy to pole widzenia jest wypełnione właściwie całą tą tarczą księżyca i ruch znikania następuje odpowiednio szybciej. To takie by były niektóre historie może warte zauważenia, jeżeli chodzi o obserwacje tych ciał niebieskich. No, z tego to jestem dumny, bo jest to przedziwny refraktor, bo oczywiście w odróżnieniu od teleskopu to jest refraktor, czyli że tu jest obiektyw, soczewka, którą wykonał mi znowu Zakład Optyki Politechniki Wrocławskiej. Tam ma chyba średnicę 12 cm bodajże. Chodziło oczywiście, mówiąc krótko, o bardzo długą ogniskową, żeby z tych wiadomych powodów, o których tu mówiliśmy przy tym, żeby uzyskać duże powiększenie. Tu nie pamiętam. Tu ta ogniskowa wynosi chyba ze 3-4 metry na pewno. No bo wiadomo, że ogniskowa to jest ten odcinek plus potem ten i ten. To razem jest bardzo dużo. Dowcip na tym polega, że tu jest obiektyw, coś tam trzeszczy strasznie, tu jest obiektyw, promienie lecą tak, tu jest na dole lustro płaskie, super wyszlifowane, które odbija promień w tym kierunku, tu jest kolejne lustro, które odsyła promień tu do okulary, no oczywiście regulacja ostrości, tu były te ujęcia widłowe tego, których już nie ma, bo zostały zniszczone, także można było
A jaki sens? Chodzi po prostu o to, że trudno by było manewrować lunetą długą 4 czy 5 metrów. No, beznadziejne, to się czuje po prostu, że tak nie może być. I dlatego wymyśliłem ten właśnie sposób, ten złamany tego teleskopu. Przedziwne to jest, tak mi się przynajmniej wydaje, że te promienie w różnych wypadkach, tu i tu, krzyżując się, przecież to nic nie koliduje, nic nie wprowadza żadnego oczywiście zamieszania. Światło się spisuje tak, jak przystało po liniach prostych i wszystko tu w tym montażu gra i spisuje się dobrze. Dużym tu oczywiście kłopotem było, bo trzeba było rysować rysunki robocze. Nie takie łatwe było ustalenie tych przekrojów, bardzo czasami podługowatych, żeby przecież wyciąć te odcinki tych rur, żeby powstała jedna ta wewnętrzna ciągła próżnia. No i to się jakoś udało. Potem znowu masy szpachlowe, farba, to wtedy nie można było nic lepszego zdobyć, farba srebrna, aluminiowa, no i oczywiście ileś warstw nitrolakieru bezbarwnego. No, tak się dało to wykończyć w ten sposób powierzchnię. Nie, obiekty chciałem pokazać, ale za zbyt solidnie siedzi, że nie da go się tak wyciągnąć. Wszystko oszuje Bristol, ta sama historia. Tu widać grubość 3 mm, niewątpliwie tak, coś takiego. Tu oczywiście są też dosyć zawiłe. To nie jest takie proste, żeby tu ustawić dwa lustra, które mają super w centrum odsyłać. To nie jest takie proste i każde z tych luster ma trzy przeguby z tyłu i śruby, które pozwolą regulować, żeby idealnie wyregulować pole widzenia, żeby nie było ono obcięte czy skażone. Także to wymagało dosyć takich chytrych różnych zabiegów. Te lustra się tam sobie w środku siedzą, tak. To by było chyba wszystko. Żeby, jakby to powiedzieć, no żeby przedmiotem tej jakiejś penetracji, tej refleksji mogły być jakieś właśnie z jednej strony ciała, bo to wtedy się mówi o masa, ciężar, obiekt, graty. Wykopać graty. Więc właśnie chytrze było wybrać, że są to masy, niewyobrażalne masy, ale są tak daleko, daleko, że mi pozostaje tylko, jak przez lornetkę patrzę, takie kujące siatkówkę, sygnały wysyłane przez daną gwiazdę. Więc było coś fascynującego no, w tym, że uczestniczymy, jesteśmy w kontakcie przynajmniej no, tym, z tymi oddalonymi, ciężkimi masami, że w tym jest oczywiście jakaś wielka zarazem poezja. I zaraz mi się przypomniał ów Bondi, który stworzył ten wszechświat stanu, teoria stanu trwałego, że ciągle się atomy wodoru rodzą z niczego, że jednym słowem, to jest genialne, mnie to zafascynowało. Ta teoria z wielkim wybuchem jest do kitu. Tu nie ma żadnego artystostwa, a Bondi był przynajmniej, jak powiedziałem, jedynym artystą pośród kosmologów. Powiedział na nasze zmartwienia, no bo zmartwienia, kiedy był początek, tak? Kiedy był wielki wybuch? A co było przed tym, zaraz się zapytają. I znowu zakłopotani są, nie? I muszą ciągle nowe te. A Bondi powiedział, wszechświat był zawsze. Cześć. Nie wiem, to jest niesamowite. Był zawsze. Uważał, że jak tam jeden atom wodoru tam w takim czasie się urodzi, czemu nie, powiedział. To wystarczy ileś lat, że to się będzie zawsze. I uważam, że to było coś fascynującego. To był rok chyba 56. Hermann Bondi, Anglik, kosmologia pochodzenia austriackiego. Tam jeszcze ten Gold jeszcze mu towarzyszył, bo to była Golda tego i Hoyle słynny. To właśnie ta trójka wierzyła w to. No niestety odkryli to resztkowe promieniowanie. I to jest dowód, że jednak musiało coś tam w pewnym momencie wybuchnąć. Ale się ucieszyłem, bo już coś zaczyna im się ta teoria jednak chwiać. Daj Boże, żeby ten wielki wybuch strzezł i żeby się okazało, że jesteśmy, że istniejemy wiecznie. A więc, że kometę, nie będziemy się martwić tym, i kometę Hale-Boppa zobaczymy za 3400 lat. To by było coś, nie? No. To się stało tak, gdzieś między kosmosem, bo fotografie już istniały, tak. I wtedy się jakoś pojawiły chomiki. No, trudno tu powiedzieć, no bo trudno wszystko teraz uzasadnić. Co ja mam teraz biedny zrobić? Dlaczego chomiki akurat?
Dlatego, że wylazłem do mojego Feniksu, jak mówi lud, bo lud mówi Feniksu, nie Feniksa. Do Feniksu poszedłem i tam stała dziewczynka z zapałkami, to znaczy dziewczynka nie z zapałkami, tylko ze słoiczkiem po drzemie i tam mówię, co masz dziewczynko? Ona mówi, to jest chomik. Ile za niego chcesz? Tam tyle złotych. Dobra, chodź, przyszła ze mną na piąte piętro, tu go wypuściła na podłodze i wtedy stało się to pierwsze spotkanie, że chomik tam się zaparł tam między ścianą a szafą, tak ręce na mnie tego i zawarczał tak groźnie, że się przestraszyłem autentycznie. Chyba wziąłem jakąś taką rękawicę od prania grubą, dużą i zdaje się tą rękawicą jakoś delikatnie złapałem, no i tam gdzieś w akwarium się umieściło. To było po prostu przygarnięcie cudownego zwierzątka. No, ale było zwierzątko. Trzeba było mu teraz jakiś godziwy żywot zapewnić. Nie między szybami, jak ktoś tam kanarka trzymał, że między dwoma szybami w oknie, czy w akwarium w najlepszym razie. Nie, po prostu powstała duża połać wydzielona i tam różne wieże, różne skocznie, różne młynki, że wchodził do młynka i tam sobie latał. Najlepsza była ta wieża z otworami, gdzie chomik rozpychał się, właził i jak się rozmnożył, to było ich 4-5 i wtedy w każdym otworze na różnej wysokości tej wieży chomiki sobie tam patrzyły. Więc była to już, też była taka zabawa, chomik jak jakiś model, chomik jak jakaś społeczność i już tu powoli rzeczywiście było jakby wciąganie tego chomika na teren sztuki. W tym sensie, że każe mu się trochę uczestniczyć w tym, w takiej obudowie, a chomik to spełniał. No i w pewnym momencie powstał właśnie obiekt dla chomika. Chomik był bardzo zadowolony, bo miał dużo uciechy. Tutaj wchodził w tą czerwień, tu, tam, tak, wewnątrz i tu sobie wychodził, wyskakiwał. No, trudno tu coś więcej powiedzieć. Był to czas minimal artu, czy jak znalazł. Minimal art, rzeźba, obiekt, bo to się nazywało rzeźbami, a to w gruncie rzeczy, co to za rzeźba, powiedziałby prawdziwy rzeźbiarz, nie? To by wobec tego to był obiekt dla chomika. No i tam powstały jeszcze różne pałace, potem były myszki japońskie tańcujące. To już było jeszcze większe szaleństwo, bo ten pałac był ze szkła, już mówiłem. Przyspieszam, bo nie chcę nudzić, że to było 6 pięter, że na najwyższym piętrze stał zbudowany z plastikowych tych statek UFO, że jak myszki przez te piętra przelazły, to wtedy, bo taka jest ich natura, to wtedy zaczynały cholerny bieg wewnątrz tego statku. Siła dośrodkowa była tak olbrzymia, że statek się unosił w powietrze. Także rzeczywiście to było wszystko od A do Z przemyślane. Na rozrywki to myszki schodziły na dół przez piętra, przez dziurki, przez jadalnie, mijały wannę, prysznice i właziły do takiego dużego, płaskiego labiryntu ze szkła ku czci Borgesa. I tam wtedy były dopiero hece, bo myszki, ja się długo biedziłem, żeby zrobić labirynt, który będzie trudny, osiągalny, żeby stąd dotąd przejść, żeby ciągle były pułapki. Myszy po 5 biegach już miały zanotowane i biegiem leciały tak jak trzeba, że tu wleciała, tam wyleciała. To było fajne, bo potem się rozmnożyły, więc w tych labiryntach urządziły sobie legowiska. Te małe, a mała mysz to tak to wygląda, że jeżeli jest taka długa, to połowę ciała zajmuje głowa, a reszta to jest kadłub z ogonkiem. Więc to coś też plątało, przewalały się w tym labiryncie. Wszystko była sielanka. No ale ostatecznie myszy 2 lata czy coś i koniec. I umierały. No i wtedy było bardzo to dziwne wrażenie. A wreszcie raz pałac spadł z okrągłego stołu, przewrócił się, ponieważ był szklany, więc to się wszystko rozsypało w kawałki. Już nie miałem siły drugi raz zaczynać to od nowa. Tym bardziej, że już myszki były stare, jednej jakieś oko wywaliło, opuchło, druga, nie wiadomo, są dziwne choroby, jedna utyła straszliwie, no były przyznanie zbyt dobrze karmione przeze mnie. Miał tam klawę życie, wszystko miały. I dlatego potem trudno, trzeba było zostawić zwierzątka i z roślinami wydawało się będzie bezpieczniej. Na zakończenie powiem, że też wcale nie tak bezpieczniej, bo się pojawiły cholerne przędziorki, różne grzyby, różne bakterie i znowu przyszedł czas innych uciążliwości i ja ciągle nie mam czasu, tylko muszę się zajmować albo przędziorkami, albo jakiś środek kupić, czy Talstar, czy Karate, a czy Ridomil na grzyby będzie dobry, a może inny, a może Biotros, a może Ekoinsekt. Kupuję, sprawdzam, zrywam liście, kładę liście, przędziorki łażą, tryskam, za godzinę sprawdzam. Przędziorki łażą dalej. Czyli mam zapewnione zajęcie na jeszcze wiele, wiele lat. I to ciągle utrapienia tylko, zamiast radości.
bo ciągle mi trują, przypominają, jakby był durniem, że był Duchamp i że wystawił suszarkę na butelki. No dobrze, był, był dawno i dobrze. I ten pisuar diabelny, przecież tam było też ileś wygłupu świadomego takiej zabawy. No więc dobrze, ale przedmiotem badań mogą być rośliny. Wydaje mi się to znacznie bardziej interesujące i ciekawe niż jakiś klamot. Klamot pozostaje klamotem, a co z tego, on tylko zmienił nazwę i tak dalej. To jest beznadziejna sprawa, znaczy beznadziejna, żeby teraz nie można całe życie powtarzać studentom, nie, Duchamp. Mamy rok 1997 i to właściwie powiedzieć, że nic faktycznie no, fajnego się nie stało. Bo cała produkcja wokół mnie, to uważam, nic właściwie fajnego, nic godnego nie widzę. Nie chcę wymieniać owych tych, co pierwsze miejsca zajmują tam wymienieni przez Rudomino czy kogoś, który uwielbia te ankiety, nie? To przecież ja wiem, znam doskonale wszystkie te nazwiska, wiem co robią i to jest nic, każdy już ma swoją zaszlachtowaną, ma swoją formę stężałą, prawda? No i są. A poza tym wielu tam jest, co są bardzo przedsiębiorczy i się znaleźli tylko dlatego, że umią się wystawiać w różnych galeriach w Europie i nie tylko i w krajach zamorskich. Konewki były znajdowane w służbie dla roślin, tak, służba Polska kiedyś, dla roślin. I tak się zdarzyło, nie moja wina, że jak się szpera w tych różnych świetnych tych śmietnikach, to najczęściej właśnie zabawne, te naczynia po tych chemiach, po tych różnych szamponach i różnych tych środkach piorących, czyszczących, to najczęściej były naprawdę żółte, białe, no oczywiście, że czerwone, niebieskie też się zdarzały. Ale mi wpadały akurat pod względem kształtu. Tak się złożyło, że te żółte, białe i po prostu trudno. To jest tylko, to jest ta cała zabawa pomocnicze te. Nie musiały być czerwone. Tam zdarzyło się jedno takie, ale też nie kierowałem się tu. Trudno, to kolor tu w służbie, to ważniejsza była funkcja, forma, żeby podlewać te kwiaty. I tak się zdarzyło, bo mnie te zachwyciły te przejrzystawe, fajne są te żółcie przejrzyste, nie? One są takie sobie tego. I dlatego tak się stało. A zresztą poza tym w ogóle to się znowu czuło, że to fajnie pasuje. Bo jak robiliśmy zdjęcia, to tak, to znowu są biele, żółcie takie, zielenie czasami, zielenie roślin i zrobiła się taka znowu fajna gama, taka harmonia, prawda? Nie było co tu pakować pożaru czerwono-niebieskie. No nie. Po prostu tak się zdarzyło, że, no, że akurat konewki, jeżeli już mówimy, nie wiem, jest jakieś lepsze słowo, cholera, konewka. Konewka. Nie, może niekoniecznie konewki. Naczynia jednak do podlewania, naczynia różne, tak, bo konewka jest jakieś głupie obciążone jakimś czymś niefajnym. Więc nie, no po prostu musiałem mieć ileś dla różnych roślin różnych. W sklepach nie można było kupić. Proste wytłumaczenie. Były albo takie konwy, wiadomo jakie, do tych z tym sikaczem na końcu, albo jakieś niezgrabne, jakieś, nie wiem, śmieszne. I w kolorach strasznych, bo to robili w takich plastikach. A te naczynia wiedziałam, że są przynajmniej eleganckie, bo nie można powiedzieć, że nie są, to kolory są eleganckie. Czyste, żółcie, tajemnicze, takie, biele. I wiedziałam, że jak się coś weźmie, utnie, przetnie, obróci, zaleje klejem, że wyjdzie z tego fajne naczynie. I była z tego pewna radocha, no że robi się jakieś naczynie tak trochę z przymrużeniem oka, bo ono służy tej funkcji, a zarazem ono samo jakąś tam trochę dziwną, przekorną formę ma. Więc po prostu, no jasne, że to była przecież zabawa. I tak jest. A przydały się, bo faktycznie, że ich jest tu pełno i każda do czegoś innego się przydaje. Tak. Tak to było. W każdym razie duża oszczędność czasu dzięki temu wynalazkowi, dzięki tej podwójnej polewaczce. Udało się, dobra.
To jest świetny, niezawodny sposób. Jakoś bardzo się dobrze tym operuje, tą strzykawką największą, jaką można było zdobyć w tak zwanym Cezasie. Tak. Sanchezja też to lubi oczywiście. Syngonium przepada za tym. To jest radziecki wyrób. O! Pięknie warczy, pięknie. No, śmiało. Bywają rośliny takie banalne, jak te fikusy, czy jakieś te, ale w zasadzie staram się i raczej są tu takie niespecjalnie dostrzegane jako rośliny dekoracyjne, raczej trawy. No jest ich dużo. Ta trawa mozga, ta trawa słynna pampasowa i tam jeszcze to skromny cyrpus, cyperus. Także powoli eliminuje owe bezlitosne szable banalne, te draceny cholerne, to wszystko. No nie wyrzucę, więc muszę z tym żyć, ale... Wolałbym, żeby to był gąszcz taki, w gąszcz jak wybuch, właśnie takie coś. I to jest już blisko, nie trzeba już wiele mówić, że tu się wszystko spotyka. Astronomia, ten gąszcz tych roślin, sztuka jak najbardziej, bo to jednak trzeba, nie? I tu facet z, tylko ze szkiełkiem, to, z tym z miarką, chciałem powiedzieć, to jednak to nie wystarcza, to nic z tego nie wychodzi. Życie ogrodnika jest tragiczne po prostu. Ale to stwierdził pierwszy Matisse, jak wiecie, we swoich wspomnieniach pisze tak, że wszystko było klawu, jak malowałem obrazy. Ale póki zajęłem się, on ciągle te filodendrony się na jego obrazach pojawiają. To mówi, jak założył sobie specjalną salę z roślinami, z grzaniem, bo przecież forsy miał, nie tak jak my tu, nie? Więc mówi, stał się tak nerwowy, że nie mógł już malować w ogóle, bo ciągle musiał sprawdzać, czy wilgotność powietrza wystarczająca, czy to pH, oczywiście te wszystkie rzeczy, które znamy. I to teraz jest moim udziałem, ta zmora. No, a straszne. Nie bardzo, to też nie wiem, bo wiersze niedobre słowo właściwie, nie? To nie chodzi o wiersze. To jest w gruncie rzeczy, to trzeba by znowu użyć to słowo poezja. No, jeżeli to nie jest jakieś grafomańskie pisanie, to być może to tak jest właśnie, jak się rzekło. A musiał, proszę? Może to są teksty? Nie, no jednak nie. Bo to są teksty wyraźnie ukierunkowane na nastrój. To nie jest to, jak mam masę tekstów o sztuce i wypowiedzi i recenzji. To jest to jednak co innego. To już to ma wyraźnie już tą pretensję, żeby jakoś krótko, skrótowo powiedzieć coś. Bo w tym sensie oczywiście proza to sobie nie wyobrażałem, żebym miał czytać jakąś książkę i wysłuchiwać, kto mi tam będzie fabuły wymyślał. O tym już mówiliśmy nieraz. Także to skreślam, to odpada zupełnie. Natomiast w poezji, mimo tych uśmiechów wyrozumiałych niektórych ludzi, jak pewna ta, uśmiechała się wyrozumiale do mianowicie Mirona Białoszewskiego. Ha, 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 to ty poezją się ostatnio zajmujesz, bo różne. Więc to już, że poeta, zresztą poeta, jak to głupio brzmi, pan poeta, to Jezus Maria. Także to jest sprawa delikatna, ale jest nieunikniona. Że jak mówiłem, jak się wszystko powypędzało z płcien, z tego, w ogóle ze wszystkiego, tam znowu też nie ma żadnej litości, tam nad głową to Kant powiedział, a coś we mnie w sercu. To wszystko się stało tak bezlitosne, że to się musiało stać. Prawda? Że lustro pęka nagle, nie wiem, w nocy, tnę się, krew sika, a ja sobie mówię, nic nie szkodzi, myślę tylko o tobie, jak dobrze, że ty jesteś.
I to jest, uważam, w skrócie jak błyskawica, jest to, co może było, czy jest dla mnie bardzo ważne, się naraz okazało. No, ale trudno temu dać wyraz, bo tu się nie można za bardzo rozpisać. Chodziłoby o jakąś zwięzłą, krótką, prostą. Idealem byłoby, żeby to nie były metafory, jakieś różne te dziwne hece, bardzo poetyckie, jakaś poezja akademicka, bo istnieje takie coś jak diabli. Nie. To tak bym chciał, żeby tak użyć z normalnych, zwykłych słów, to najbliższy to był rzeczywiście Miron, w moim rozumieniu. To, tak, tak, tak. I naraz wszyscy są zdumieni, że wyprysła poezja. A słów użyliśmy bardzo normalnych, nie? Tylko z jakiegoś kontekstu, z czegoś, to by było fajnie. No zobaczymy, na to jeszcze mam dużo czasu, jak wiem. Bo resztę, tak. A to się musiało stać, żeby wypełnić pewną pustkę. No to myślę, że już dokładnie określiliśmy wszystko. Także w tej chwili jest taki czas właściwie wyczekiwania i wchodzimy, nie wiem, nie bardzo z czymś ważnym i mądrym w ten rok 2000. Ja przynajmniej wolę tkwić z moimi roślinami, nawet im nic nie każe, nie każe im szybciej rosnąć, nie przemalowuję roślin, bo można, takie zabawy były popularne. W Nowym Jorku w nocy wleźli na drzewa, przemalowali zieleń, no można takie bzdury robić, oczywiście takie happeningi. Tu się nic nie ingeruje, sama, a dlaczego sztuka jest, to ja nie wiem. A jednak uznali, że jest to sztuka, to niech krytyk się tym martwi, niech mi powie, dlaczego cholera to jest sztuka, bo ja nie wiem, ja przypuszczam, że jest. Nie wiem, ale ponieważ to rzeczywiście okazało się, że te rzeczy należą do sztuki, no bo zostały zaliczone, to faktycznie widocznie jestem artystą, jako że nie jestem rzeźnikiem, nie jestem akurat rzemieślnikiem, no, nawet nie jestem, no, umiem zbudować taką czy owaką lunetę, a mimo to nie jestem konstruktorem lunet, bo jednak czegoś by tam brakowało. No wiadomo, nie ma innego wyjścia. To słowo artysta jest takie jest, jakie jest. A nie ma widocznie innego słowa. Był taki okres, że chcieli być niektórzy skromniejsi, jakoś to miało swój jakiś sens. Pamiętam Wiśniewski Anastazy bodajże nazywał się robotnikiem sztuki. Fajne, ale to przecież wiadomo, że to jest, jak to się mówi, to jest pewna nieprzekora, brakło mi akurat słowa, no. Nie nonszalancja, nie mizrzenie się, ale to jest takie coś trochę, nie, jeszcze inaczej, pal licho, ale w każdym razie robotnik sztuki, ale przynajmniej już tak brzmiało bez jakichś pretensji. No więc jest to coś takiego, skoro opowiadam, nie jestem rzemieślnikiem, tak sobie mogę eliminować, bo się zastanawiałem, że nie jestem tym, nie jestem architektem nawet, no bo nie jestem, bo nic nie zbudowałem. Nie jestem tym, nie jestem rzemieślnikiem, nie jestem szewcem, nie jestem tym, no nie jestem jednak ogrodnikiem, nie jestem tam jeszcze czymś. No i w gruncie rzeczy wychodzi, że widocznie jestem tym kimś, kto się zajmuje sztuką. O, może to dobre, tu się zajmuje sztuką, bo nic innego w gruncie rzeczy nie potrafię. A nie, no potrafię, bo jednak mam tą smykalę, zarobiłbym tam sobie na jakimś konstruowaniu czegoś, no ale to nie jest to, bo to nie jest do końca. To jednak trzeba już wtedy jechać i mieć te szanse, żeby coś zbudować, skonstruować rzeczywiście. To tu mi zabraknie materiałów i możliwości. A w tym rejonie sztuki, to jakoś zawsze jednak sobie znajduje środki. Jak nie takie, to takie. Zawsze jest obraz bezpieczny, rysunek. A jak się ma koniecznie ochotę, to przecież można i sięgnąć tu, i happening, i to, i można nawet sięgnąć do nieba. Więc to jest chyba to. Każdy robi to, co mniej więcej potrafi najlepiej. Chyba tak jest. No i to chyba wszystko.